Firma inwestycyjna stworzyła wykres przedstawiający wyniki wybranych akcji na przestrzeni 12 miesięcy. Czy w ciągu roku cena tych akcji wzrasta, spada, czy pozostaje na niezmienionym poziomie? Na tej osi, na osi poziomej, mamy oznaczone miesiące. Oś jest podzielona na miesiące. Poruszamy się więc do przodu w czasie. Mamy lipiec, sierpień, wrzesień, październik, a na tej osi, na osi pionowej, mamy podaną cenę. Więc przykładowo w lipcu akcje kosztowały niewiele ponad 10 dolarów, a w sierpniu podrożały do. wygląda to na. 11 do 11 dolarów. I możemy tak kontynuować miesiąc po miesiącu. Taki wykres nazywa się wykresem liniowym, ponieważ dla każdego miesiąca mamy przedstawione dane w formie punktów, które później łączymy linią ciągłą. Punkty łączymy linią, aby sprawdzić obecność jakiegoś trendu, żeby pokazać, że te że mamy coś, co się zmienia, od jednej ceny do innej. Wykresy liniowe są najczęściej używane, by pokazać pewne zmiany zachodzące w określonym okresie czasu. I to w zasadzie jest już odpowiedź, czy w przeciągu roku cena tych akcji wzrasta, spada, czy pozostaje na niezmienionym poziomie. Zatem analizując miesiąc po miesiącu, na przykład od lipca do sierpnia, cena poszła w górę, ale później od sierpnia do września cena spadła. Kolejno rosła przez dwa miesiące, potem spadła w jednym miesiącu, a później znowu poszła w górę na kolejne dwa miesiące. Później bardzo wzrosła od lutego do marca do prawie 17 dolarów, później znowu spadła, a na końcu znowu poszła w górę. Ale w zadaniu nie pytają nas, czy cena wzrastała w każdym poszczególnym miesiącu, tylko czy poszła w górę w ciągu roku. Czy w przeciągu roku cena akcji wzrasta, spada, czy pozostaje na niezmienionym poziomie? Jeśli zaczniemy od lipca, czyli od miejsca, które znajduje się na początku wykresu, cena akcji wynosiła około 10 dolarów i mimo że było kilka miesięcy, kiedy cena spadała, ogólny trend jest zwyżkujący. Ogólny trend jest zwyżkujący. Zauważmy, że w lipcu akcje kosztowały około 10 dolarów, a w czerwcu następnego roku cena dochodziła do nie wiem wygląda to na 16 dolarów, może prawie 17 dolarów. Zatem w zasadzie cena bardzo wzrosła. Nie mamy danych z lipca następnego roku, ale ogólny trend jest zdecydowanie zwyżkujący i łatwo to dostrzec patrząc na ten wykres liniowy. Mimo, że jest tu kilka punktów, gdy cena spada, ogólny kierunek jest zwyżkujący.